Uważaj. O, no cześć, witajcie, mamy lodowego żmija. Czekam, uszanowanku, już zapomniałem, jak się z wami przywitywuję. Mimo tego, że przed chwilą zakończyłem nagrywać poprzednią część, pierwszą tego 16 partu, nie wiem, jak to nazwać. Tak, duże koszty zaczynają się od 70, więc w sumie nie chcemy. Dobrze, ci pop... O Jezus, zniknął, wyparował. Dobrze, tu nam się trochę armia zmniejszyła. Dobrze, myślę, że teraz z tą ciut większą armią będę mógł pójść sobie na pomarańczowych. Dobra, tutaj mamy tak zrobione. O, to są smocki. Dobra, tutaj i tutaj. I teraz tutaj jest kolejna część armii. Myślę, że góle już są na tyle duże i samodzielne, że możemy ich wziąć. Dobrze. Jednego zostawię do tego drewna. A wy jesteście pod kontrol 5. 4 i 5, dobra. Dobrze, super. Powinniśmy teraz to dość szybko przejąć. Mam przynajmniej taką nadzieję. Uważaj! Do usług. Dobra. Spróbuj tego. Nikt nie będzie mi rozkazywał. I tak. Uważaj. I powinno być spoko. Ostrze mrozu jest głodny. Przyjmiemy tę bazę yellow. A przynajmniej mam taką nadzieję, że przyjmiemy. Dobra. Ty masz spoko umiejętność, bo możesz ranić tę budowlę. Do it. Just do it. Ty tutaj idź. Artas, ty może powskrzeszaj kilku. Drugi żmij na to. Dobra, tu nam się to niszczy. Dobra, idź niszcz to. W sensie, nie pozwól im się kuźwa wykluć. Mamy księgę inteligencji. Trzeba tylko zniszczyć to jeszcze. No, troszkę mi się ta armia zmniejszyła. I myślę, że już więcej nie potrzebujemy. W sensie, żeby nie robili, bo to już bez sensu powoli jest. Dobrze. Tu straciliśmy jednego, tu pięciu. Czterech. No to razem pięciu, no. Easy. Czekają cię wieczne męki. Dobra. Bij to, żeby się nie skrzeszali. Cyk. Cyk. Dobrze, ładnie. O, robienie. Dobra, co mi padło? Tych jest tylu. Dobra. Ojej, atakują mnie. Ojej. Ojej, atakują. Fuk. Gdzie mam przelać? Nie wiem, czy to jedno wytrzyma. Cholera. Dobra, robimy dwóch. Bardzo mi przykro, ale trzeba z dwóch tutaj oddać. O, zabił go. Aha, bo to zabija pasywnie, tak po prostu. Tak po prostu. Dobra, myślę, że też mije, albo... Jejku, nie wiem, wy? Gargulce niech lecą, zrobią to. Już damy czterech, bo wiem, że oni mi też padną. Zostaliśmy zaatakowani! Życie zabrać. Dobra. Gdzie mam przelać? Tylko nie padnijcie. Co to tam się bije? A, co ci tak biją? To jest taki hałas. No dobrze. Dobra, niech już zniszczą się. Czego sobie życie? W sumie jeden tylko może być, bo... Jak skończą, to możecie iść. Uff, było ostro, było ostro. No co, jeszcze jeden żmij? Myślałem, że wam się żmije spodobają. A co tam? No to wtedy tu jeszcze dwóch. O, igule. Igule są zawsze spoko. Tu widzę tyłek dałem, że tak powiem. Nie powiem, że dupy. Bo nie atakowałem. A mogłem i szybciej bym coś zniszczył. Coś nie tak? Nie, wszystko w porządku. Dobra, no i teraz rzucimy się na niebieskich, nie? To jest kolejny cel.
Znaczy tych błękitnych, przepraszam. Na tych. Mam już duże koszta. Trochę boli, ale dam radę. OP on został. Trzeba cię tam przytulić. Do snu. Trzech na jednego! Damy ci przeklęty szał. Przeklęty szał daje, że oni więcej biją chyba, ale dostają okaleczenie chyba jakieś. Tak, dobrze mówię? Ale pochłania 4 punkty życia na sekundę, dokładnie. Dobrze. Więc teraz trzeba się za chwilę wrócić, przegrupować siły i zająć się błękitną bazą. Co znowu? Mów, głupcze. Dobra, tutaj jeszcze wiem, że są takie ziutki, żeby oni mi nie przeszkadzali podczas przemarszu. Jeszcze dostałem SMS-a? Tak, dostałem SMS-a. Chodź pisze, przepraszam. Zostaliśmy zaatakowani! Dobrze, no wiem, że zostaliście zaatakowani, bo taki był w sumie troszkę cel. Mimo wszystko. Dobra. Padł. Wszystko padło. Mów głupcze. Tu się przegrupujemy. Uważaj! I spoko. O, to w ogóle obozowisko troli. Czemu wy się nie chcecie wskrzesić? Czy wstać? Aha, bo mamy komplet. No dobra, trudno. Komplet to komplet. Nie będę drążył tematu. No i myślę, że już też możesz dołączyć do reszty armii. To już jest ten moment, w którym trzeba iść za ciosem i zniszczyć wszystko. A jeszcze damy wam taką umiejętność. Banshee nie używam, bo uważam, że Banshee to jest totalnie niepotrzebna jednostka. Co znowu? Złap tak, żeby nie było lisza. Coś nie tak? Jaka jest wola cienia? Nikt nie będzie. Control 4 to jesteście wy. Ostrze mrozu. Dobrze, i teraz tak. Do usług. Z liszem będą te ziutki. Halo. To jest Control 5. To brzmi logicznie. I Control 6 to jest to. Potępieni czekają. No dobrze. 4, 5, 6. To lecimy z tematem. Nareszcie. Wzywałeś? Jaka jest wola cienia? No, teraz trzeba będzie ogarnąć temat. Potępieni czekają. Nie umarli, wbijają tam na pełnej. No niemal pusta, no co zrobisz, no? Ojej. Za szybko poginęli. Twój ból będzie nieopisany. Dobra. Potępieni czekają. I myślę ponownie, że panowie już nie musicie używać tych umiejętności, ponieważ już dużo wskrzesiłem. Ale jednak są trzy żmije, dobrze pamiętałem. Znaczy to pamiętałem, no. Jezus Maria, ile zrobiłem tych ziutków. I nie atakujesz. No proszę. Dobrze. Ile straciliśmy jednostek różnych? 12. Szału nie ma. W sensie, no spodziewałem się, że będzie więcej. Teraz tak. 6 i 6 na Arthasa. O, coś tam padło, ale to bez strzałów w sumie, no. Jednak mógłbym to zniszczyć do końca. Byłoby fajniej, nie? Pyk. Spowolnione. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobrze. No i przy okazji użyję sobie umiejętności tego wskrzeszenia za chwilę. W bazie czerwonej, w tej większej. I przyjmiemy kontrolę nad demonami. Więc spoko. Dobrze. A jednak wiesz co, Arthasie, dokończ to. Tak, wszystko jest. Książka. Też bierz.
bardzo dobrze. Znaczy książka, księga. XD. Dobrze, no i mamy znowu komplet. A, wy tutaj chyba macie zaraz problem z kopalnią, nie? To już czterech puścimy tam. Ale tu i tak już jest GGWP. Do usług. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Widzę, że tu już nie ma żadnych szczątek, więc znowu sobie damy wam tą umiejętność. O Jezus, a jednak są. Dobra, ale wbijamy na pełnej, bez zastanawiania się. Coś nie tak? Co znowu? Oby to miało zająć. Dobra. Ostrze mrozu jest głodne. Armia po prostu rośnie. Stoi na straży bramy. O, trzeba zniszczyć duże. Orków, abym mógł przywołać władcę demonów. Szybko. Zrozumiałe. Dobra, żeby się więcej nie robiło tych środków. A wy wbijajcie konkretnie. Dobra, no ta baza już zaraz padnie. Bez dwóch zdań. O, on jest czerwony. Aha, dobra, czyli ty jesteś prawdziwy. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Już zrozumiałem, Bartasie. Za pierwszym kuźwa razem. Nareszcie. Nadal jesteś niewrażliwy? O ty ciulo. Dobra, zadanie dodatkowe wykonane. Nie było trudne. Tak średnio, powiem szczerze. Dobra. Tu sobie niszczcie tą bazę do końca. A co to? Jak szaleć, to szaleć. Tego. Już się zawaliła, ale to nie szkodzi. Ciebie tam poszedł do tamtej, ale to i tak już jest koniec. Mamy portal. Mamy portal, który już jest chyba aktywny nawet, albo coś. Tak? Nie? Nie wiem. Dobrze. Już sobie mógłbyś dawać też ciulu te tarcze wszystkim swoim. Dobra. A czemu wy nie wskrzeszacie? Kurde, ojej, nie chcą wskrzeszać ciule. Dobra, już wskrzeszają. No. Gadaj zdrów. No i wszystko zniszczone, mówię, wyrobiłem się, widzicie. Poprzedni odcinek 20 minut, ten ma już 13, a jeszcze 2 minuty potrwa. Także jak widzicie, no to się konkretnie. O, Keltuzat awansował, damy tobie te obrażenia. To jest spoko. Za króla Lisza. Ale bijcie panowie, tu mam tych szkielesiorów tyle, że ja pierdzielę. I te buffy na nich też działają, widzę, to też jest fajna sprawa. Dobra, do portalu. Idziemy wszyscy do portalu. No chodźcie do portalu wszyscy. Brama demonów jest twoja, Lisz. I teraz będzie ją przewoływał, tą bramę. Znaczy przywoływał, no będzie tam się kontaktował. Wzywam cię, o Archimondzie. Twój pokorny sługa błaga o posłuchanie. Dum. Jest Archimond. Wypowiedziałeś moje imię, mały Liszu, więc przybywam. Jesteś Keltuzat, prawda? Si, bastardo. Tak, o wielki. Jestem tym, który cię przyzwał. Doskonale. Musisz teraz odnaleźć pewną księgę. O. Jedyną ocalałą księgę czarów Mediwa. Ostatniego strażnika. Tylko jego inkantacje mają moc zdolną sprowadzić mnie do waszego świata. Dobro, spoko. Gdzie mamy jej szukać, o wielki? Jedźcie do miasta śmierci. Dalaran. O, tam będzie fajnie. Tam właśnie znajduje się księga. Za 3 dni, o świcie, wezwiesz mnie znowu. Tak jest, szefie.
Szefunciu. Dobrze, mamy zwycięstwo. No w sumie jak żeby inaczej, przecież nie porażka. Huh, no powiem wam, że to było długie. Mówię, no kampania nieumarłych jest chyba najdłuższą, którą się trzeba męczyć. No ale trzeba ją przejść, tak? Dobra, w każdym razie dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.